Darmstadt, 25 kwietnia 2018 rok. Rynet. Miasto założone w 1244 roku przez Adolfa IV von Schauenburga, pradziadka polskiej królowej. Małgorzaty Brandenburskiej. Podczas jej koronacji jej męża Przemysława II 26 czerwca 1295 roku zostało odnowione Królestwo Polskie. Maja w 1945 roku w pobliżu Neustadt Anglicy zrzucili bomby na statki z więźniami obozów koncentracyjnych na Alcona. Zginęło 8 tysięcy ludzi. Tego dnia, jak twierdzą wszędzie, bez przerywu krwi, Hamburg został przekazany Anglikom. Ratusz jest ratusz. Ratusz jest wybudowany w miejscu, gdzie były dwa klasztory fundowane przez założyciela Neustadt Adolfa von Schauenburga, brata Brunona, który był arcybiskupem Lübecki, Hamburga, który założył ponad 200 miejscowości. Jedną z tych miejscowości jest Braniewo. Adolf IV Neustadt jest jednym z 6 miejscowości, które założył. Co ciekawe, jeszcze 3 maja w 1660 roku zawarto pokój w Oliwie, miejscu, gdzie właśnie był wnuczka Adolfa IV, 10 grudnia w 1294 roku otrzymała razem z mężem całe Pomorze Gdańskie od swojego krewnego, co umożliwiło ich koronację. Tego dnia w Loreto znalazł się domek Matki Boskiej. Matko Boża, Królowa Polski, stawia się za nami.